czwartek 10 września w Piławie Górnej odbył się już po raz czwarty mały festiwal filmowy organizowany w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja w Koszalinie. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, festiwal filmowy i będziemy mogli obejrzeć kilka filmów, które mają za zadanie, tak myślimy, że taka jest idea mojego festiwalu, kreowanie potencjału osób niepełnosprawnych, ich problemów, z którymi spotykają się na co dzień, z ich integracją w środowisku. W tym roku 12. edycja odbywa się pod hasłem Wizerunek moją siłą. Patronat honorowy nad imprezą objął starosta dzierżoniowski Janusz Guzdek oraz Zuzanna Bielawska, burmistrz Piławy Górnej. Oczywiście, kiedy zwrócono się do mnie o objęcie patronatem tej uroczystości, imprezy, oczywiście wyraziłem zgodę, no i chętnie w tym uczestniczymy. Integracja, wiadomo, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, osoby niepełnosprawne, ale też i właśnie integrowanie z tym środowiskiem młodych ludzi zdrowych. To jest bardzo cenna inicjatywa, pokazywanie filmów, wspólne imprezy. Myślę, że to jest ten kierunek, który powinien funkcjonować w tym środowisku młodzieży. Ośrodek szkolno-wychowawczy w Piławie Górnej jest jednostką organizacyjną powiatu dzierżoniowskiego, który od lat wspiera działalność i rozwój placówki. Mamy dwa ośrodki, w Piławie i w Dzierżoniowie. Ten w Piławie, gdzie obecnie jesteśmy, jest to potężny obiekt zabytkowy, duży, bardzo atrakcyjny, ciekawy, ale też wymagający sporo nakładów. My staramy się sprostać tym oczekiwaniom, te remonty trwają, nowe inwestycje, ale żeby ten ośrodek żył, musi być pełny, musi być aktywny. Myślę, że pani dyrektor, która dość mocno zaktywizowała się właśnie w ostatnich latach, ale i wcześniej, prowadzi to do tego, że wiele cennych inicjatyw, można powiedzieć remontowych, inwestycyjnych, ale też i tych właśnie społecznych jest realizowanych przez ośrodek. Wierzę, jestem przekonany o tym, że ośrodek będzie się rozwijał dla dobra właśnie młodych ludzi niepełnosprawnych. Głównym celem przedsięwzięcia było ukazanie ogromnego potencjału osób niepełnosprawnych, problemów, jakie napotykają w życiu codziennym oraz integracja z rówieśnikami ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego. Także tym bardziej